Witam Was na początku kursu, który będzie dotyczył podstaw etycznego hackingu i testów penetracyjnych. W związku z tym, że kurs dedykowany jest dla osób początkujących, muszę zacząć od przedstawienia Wam w teorii, czym w zasadzie jest etyczny hacking. Jest on również znany jako White Hat Hacking lub Ethical Hacking. To praktyka wykorzystywania umiejętności i wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa w celu zidentyfikowania i rozwiązania potencjalnych słabości w systemach komputerowych, sieciach lub aplikacjach. Etyczni hakerzy działają zgodnie z prawem i z zezwoleniem właściciela systemu lub aplikacji, którą testują. Ich celem jest zabezpieczenie przed atakami i incydentami związanymi z bezpieczeństwem, a nie wykorzystywanie tych słabości w nieetyczny sposób. Etyczny hacking to kluczowy element w zachowaniu bezpieczeństwa cyfrowego w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w obliczu rosnącej liczby cyberataków. Dzięki jego praktykom organizacje mogą identyfikować i eliminować potencjalne zagrożenia, zanim zostaną wykorzystane przez nieautoryzowanych atakujących. Dla lepszego zrozumienia tego pojęcia podam Wam kilka przykładów z czynności, które wykonują osoby zwane etycznymi hakerami. Osoba ta może przeglądać kod źródłowy aplikacji lub przeprowadzać testy w poszukiwaniu słabości w konfiguracji systemu. Może to obejmować sprawdzenie, czy są stosowane aktualne łaty i poprawki bezpieczeństwa. Etyczny haker może prowadzić szkolenia dla pracowników organizacji na temat bezpiecznych praktyk, identyfikowania zagrożeń oraz reagowania na potencjalne ataki. Może również oceniać ogólne podejście organizacji do bezpieczeństwa, identyfikując obszary, które wymagają poprawy. Etyczni hakerzy mogą tworzyć własne narzędzia lub modyfikować istniejące, aby ułatwić testowanie i analizę zabezpieczeń. Powyższe przykłady podałem, aby zobrazować Wam, jak obszerna jest to dziedzina informatyki. Oczywiście specjalista z tego obszaru jest w stanie wykonywać również inne czynności oraz uczestniczyć w wielu projektach. Warto więc rozważyć ten kierunek przy wyborze profesji, którą w przyszłości chcielibyśmy wykonywać. To na tyle, jeśli chodzi o teorię etycznego hackingu. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej lekcji.